Kolejne pytanie, młodzi dla polityki realnej. Pan profesor wybaczy moje stwierdzenie, ale zda mi się, że prezentuje pan w swoich poglądach taki kompleks prowincji. Może ono się to bierze stąd, że pan młodość spędził w PRL-u, kiedy byliśmy faktycznie krajem biednym i zacofanym. Pan z takim przestrachem mówi o tej Europie dwóch prędkości, gdzie nie wejdziemy w to twarde jądro, co się panu tak marzy. A ja tak spytam przekornie, czy ono to nie byłoby dla nas czasem bardziej korzystnie? Bo ja jak dzisiaj na przykład widzę towarzysza Schulza i jego pokrzykiwanie, że jak ktoś nie chce przyjąć nielegalnych imigrantów, to trzeba ten kraj zmusić siłą, no to mnie się zaraz kojarzy towarzysz Breżniew i jego z kolei pokrzykiwanie, że ustrój Czechosłowacji to nie jest jej wewnętrzna sprawa, tylko sprawa całej socjalistycznej wspólnoty. Nie pan, oczywiście Schulz jest dosyć, prawda, krwistym i politykiem, to wiemy, ale wie pan, on przede wszystkim nie można mówić tak, że czy to jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prawda? On chciałby, żeby pewne reguły obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Myślę, że zmuszanie siłą, no to jest oczywiście rzeczywiście za daleko posunięte, ale nie sądzi pan chyba, że jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że Unia Europejska nam spadochroniarzy przyśle tutaj do Warszawy, tak jak było to możliwe w przypadku Breżniewa. I no, tego chyba nikt, nawet najbardziej eurosceptyczny, nie sądzi, że nam tu czołgami wjadą. Jacyś oni, prawda? Bo nie ma, o ile mi wiadomo, unijnej armii, tak jak była armia Układu Warszawskiego. To są w ogóle nieporównywalne kwestie i ja bym nie chciał, to jest nie fair po prostu tego rodzaju. A to, czy ja jestem prowincjonalny, wie pan, no nie wiem, no nie sądzę, nie mam takiego samoidentyfikacji tego rodzaju. Profesor Zdzisław Mach był państwa i naszym gościem.